sytuację, kiedy w końcu Radosław Sobreski wygrał mecz w Sosnowcu w Zagłębie. I można powiedzieć, że ten obraz był taki dosyć pozytywny, bo były remisy, były zwycięstwa, dwa, bo jedno właśnie na Pierzylice, jedno wtedy z Puszczą Niepomnicę w Pucharze Polski. Duży spokój, fala, widać, że tutaj poradził sobie z dwoma rywalami, to później ta akcja przyspieszył prostopadłym podaniem i już tam się pojawia po lewej stronie. Słabe, ale uderzenie, interwencja Kamila Brody, Damian Chmiel. Spokojnie potrafi piłkę dobrze zagrać do przodu, rozpocząć całą akcję, no, a potem już się ta gra taka dosyć... Po prostu już można powiedzieć, dużo łatwiej o stwarzanie sobie sytuacji. Tutaj puścił arbiter. Można mieć wrażenie, że był wolny piłkarz Wisły. Jeszcze raz szansa i bramka, jest gol! Jest bramka dla Wisły, Igor Łasicki. 17 minuta spotkania. Mogą się cieszyć piłkarze Radosława Sobolewskiego. Ale myślę przede wszystkim to w polu karnym. Tutaj no niestety nie było odpowiedniego krycia. To był Bartosz Talar, tak, ale też już wcześniej zagrał. Tak, było bardzo ważne, że mimo, że dwóch piłkarzy go zaatakowało, Fernandez tu miał tą piłkę idealnie tam zagrać do Talara na lewą stronę, to podanie potem też nie było jakieś bardzo dokładne Talara, natomiast no... Bardzo dobrze się zachowali zawodnicy Wisły, tam Rodado chyba w tym też uczestniczy. Fernandez przy piłce, także Bumet Basza jeszcze coś tutaj podpowiedział Hiszpanowi Igor Łasicki. Poszła informacja, jaki wariant został wybrany. Właśnie tam na lewą stronę szansa i doskonała okazja, niewykorzystana przez Borisa Moltenisa z 3 metrów, może z 2. Francuz posłał piłkę nad bramką. Nie wiem, jak on po prostu nie trafił do bramki. No, to on źle trafił w ogóle w piłkę. Źle ustawiona stopa. O, dokładnie. Nie wiem, czy... Jelicz Balta, niezła wrzutka. Jeszcze Kosakiewicz, Luis Fernandez, ależ to dobrze wyglądało, przyjęcie, później widzieliśmy, mierzył. Największy problem Fernandeza był taki, że uderzał na siłę, a nie nadał rotacji piłce, bo to było teraz konieczne. No, idealna sytuacja, gdzie ten lewy słupek odkryty, ale już taki bym powiedział, gdzie dużo walki w środkowej strefie boiska, dużo kontaktu. Nieco słabsza fizycznie, to o co pytaliśmy tutaj przed pierwszym gwizdkiem, jakie zostawił ślady drużynie Stanisława Warmii ten mecz ze Śląskiem. Myślę, że tutaj jednak był duży wysiłek. Dobra pozycja Igora Łasickiego, no nie idealna, natomiast... Trochę niższy piłkarz na pewno. Ta zwrotność też jest na dobrym poziomie. Ależ dobra próba Luisa Fernandeza. Miał prawo oczekiwać dośrodkowania. Zmierzała bramkę, natomiast Balski. Dobra piłka, szansa na wyrównanie, interwencja Kamila Brody, ależ to była okazja, tutaj nic właściwie nie zapowiadało tego, że Santecja będzie... Damian Chmiel jednak jej nie wykorzystał. Świetne to zagranie na lewą stronę, za plecy Jarocha. Tutaj Jaroch przede wszystkim źle ustawiony. No, musi obserwować, co się dzieje, co robi zawodnik, którego ma gdzieś obok, czy za plecami, czy startuje na tą piłkę. Walski. Gdzieś się rasowało. Toż historia. Mają gospodarze stały fragment. Kosakiewicz, Boczek, jeszcze okazja i Peter Buszko prosto w ręce Kamila Brodycz. Fal. Zdecydował się na strzał z 30 niemal metrów. Michała Żyry. Na zbalony Maciej Mas. Takie mam wrażenie, ale puszczona na razie gra. Mas już jest polu karnym. Mas i raz jeszcze Kamil Broda. Dzisiaj tutaj bezbłędny w tych trudnych naprawdę sytuacjach. Młody bramkarz Wisły. Też nie pokazał boczny, więc chyba jednak nie grał. Mas jest spalony, więc to była bardzo dobra sytuacja po prostu do zdobycia bramki. Czekał do końca, bez żadnych zbędnych ruchów, Kamil Broda. Nisko na nogach, Broda też jakoś po prostu nie reagował nerwowo. Nie? Santecja ma stały fragment, Łukasz Kosakiewicz, to jest 86 minuta. Kosakiewicz i bramka, gol! Gol został tym
razem na linii bramkowej Kamil Broda nie dał rady raz jeszcze wyratować swojego zespołu. Bramkarz Wisły, jest wyrównanie. Tomasz Boczek. Liczyłem na to, że któryś z zawodników tą piłkę przetnie. I tak się też wydarzyło. Tam chmara piłkarzy wręcz wbiegała do światła bramki. To jest samobójcze trafienie Jelicza Balcy. Zobaczymy oczywiście, jak to zostanie zapisane, bo... No tak, tutaj Boczek chyba piłki nawet nie trąca. Ktoś... Koniec. Ostatni gwizdek. A więc Wisła znów bez wygranej.